na ClickMeetingu, jeżeli jesteście naszym klientem i dołączyliście już do naszej grupy Zarządza Szkołą Językową z Lang Lion, to jeżeli by tutaj coś nie działało, to zapraszamy na Facebooka właśnie na naszą grupę. Okej, okay. No i możemy chyba startować. Agnieszka, już? Złapałaś się oddech? Możemy startować, ja sobie tylko się zaloguję. Chwileczkę. To ja już udostępniam ekran. Michał zrobi wstęp. Udostępniamy ekran i o, już nawet nie muszę pobierać. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania będziemy mieć fajną niespodziankę, więc zostańcie z nami do końca i ona dopiero zostanie udostępniona pod sam koniec naszego szkolenia. Tak, dzisiaj taki mamy nietypową formę. Agnieszka zrezygnowała z prezentacji na rzecz infografiki, którą no tak pomyślałam, że skoro mówimy dzisiaj o tworzeniu infografik, to pokażemy Wam dzisiaj właśnie webinarium na infografice. Tak. Myślę, że będzie widać wszystko. Mam nadzieję, że jeszcze masz podgląd? Jest live, tak, masz widzę. Tylko, że tutaj mi się otwiera dopiero, ale to możemy już zacząć. Możemy startować. Czyli zaczynamy tak naprawdę od identyfikacji wizualnej, czyli od tego, czego powinniśmy zacząć. Tak naprawdę wszystkie nasze działania związane w jakikolwiek sposób z, no powiedzmy, z naszą, tam gdzie używamy w jakiś sposób naszej marki, tam gdzie ta marka się przewija, czyli w projektowaniu, czy to strony internetowej, czy landing page'y, czy mailingów, czy wizytówek, czy infografik, no to ta identyfikacja wizualna jest istotna i należy o niej powiedzieć. A czym jest ta identyfikacja wizualna, Agnieszka? Identyfikacja wizualna to na pewno już mówiliśmy o tym nieraz, natomiast to są wszystkie elementy też zachowania naszej firmy, naszej marki, czyli akurat Waszej szkoły językowej. Na identyfikację wizualną składa się przede wszystkim logo. Logo i kolorystyka firmy. Jeżeli macie jakieś kolory konkretne w swoim logo, to te kolory powinniście też używać właśnie na przykład w grafikach. Jeżeli tworzycie na przykład posty na Facebooku, to niekoniecznie, bo zawsze, nie zawsze ten temat, o którym piszemy, jest związany z i możemy znaleźć taki akurat kolor grafiki. Natomiast jeżeli sami tworzycie infografikę chociażby, lub też tworzycie jakieś ulotki, tworzycie wizytówki, wszelkiego rodzaju takie materiały promocyjne. Jeszcze tutaj, o, teraz powinno być, o, witamy z południa Polski, w centrum. To pamiętajcie o tym, że ważny jest właśnie kolor i ta spójność, ta nasza spójność szkoły językowej. I jeżeli chcecie na przykład sprawdzić, jakie kolory pasują do Waszej marki, do Waszej szkoły językowej, bardzo łatwo w narzędziu Pictaculous, to jest pierwsze narzędzie, które chcemy Wam dzisiaj pokazać, możecie bardzo łatwo wygenerować paletę kolorów. A jeszcze powiedz, Agnieszka, dlaczego to jest takie ważne? Bo mówimy, że to jest ważne, ale dlaczego? Dlaczego to jest ważne? Jeżeli na przykład klienci dostaną od Was albo nawet umowę w kopercie, albo dostaną jakiś list, albo zobaczą waszą wizytówkę. Chodzi o to, żeby oni od razu kojarzyli, że to jesteście wy, że to jest wasza szkoła językowa. O czym mówiliśmy na poprzednim wakacyjnym spotkaniu, drugim poprzednim, to było to na przykład, że jak klient wchodzi na Facebooka i widzi w ogóle zdjęć profilowym i zupełnie coś innego niż na przykład nasze logo albo coś, co jest związane z naszą szkołą, to jest pogubione. Dlatego chodzi o to, żeby to nasze zachowanie, to jak wyglądamy, jak nasza firma wygląda, było właśnie wszystko spójne. Spójne, żeby klient nas po prostu rozpoznawał i to też po prostu dobrze wygląda, to dobrze świadczy o zdecydowanie. Marce. Przyjemnie się na to patrzy, ale też to takim
taką główną kwestią jest chyba ten fakt rozpoznawalności, czyli ktoś kojarzy już konkretne kolory właśnie z naszą szkołą i tak naprawdę lepiej się to utrwala klientom i potencjalnym klientom również, bo widzi naszą reklamę, widzi naszą stronę, to wszystko jest spójne, coś mu się przebija na Facebooku, też cały czas jest spójne i w końcu może, tego życzę Wam, żeby Wasze logo po prostu ktoś widząc, a to kojarzy mi się właśnie ze szkołą językową, z takim powiedzmy z podejściem profesjonalnym właśnie do nauki języków. Nawet to, jakie macie w ogóle wyposażenie, jak wygląda wasza siedziba waszej szkoły, to jest bardzo istotne. Chodzi o to, żeby ta kolorystyka była utrzymana i właśnie w tym momencie mówimy o kolorach. Tak, natomiast to jest teraz narzędzie. To jest narzędzie, które właśnie generuje nam paletę kolorów z obrazka. Jeżeli Michał możesz, to po prostu weźmy, wybierz jakieś zdjęcie, nie wiem, czy masz na komputerze na przykład logo. Nie wiem, pewnie mam, ale zanim bym nie znalazł. A to nagrajcie, zobacz, może będzie. Może znajdę coś innego. Albo jak po prostu, to jest, będzie przykładowo, będziemy pokazywać przykładowo Wam, natomiast Wy możecie samodzielnie sobie to... Mam zdjęcie renifera. Dobra, może być zdjęcie renifera. Przetestujmy renifera. Ale oczywiście zamiast renifera powinniście na przykład wrzucić tam Wasze logo. Ewentualnie na przykład możecie też zrobić zrzut ekranu waszej strony internetowej i pobrać właśnie paletę kolorów, czyli kolory, które one się generują, tam występują, tak żeby użyć właśnie spójnych kolorów później również w infografice. O. I tu właśnie wygenerowały się kolory. Dzięki temu możecie bardzo łatwo, zaraz pokażę myszką, to są właśnie te kolory, to są kody tych kolorów i jeżeli tworzycie na przykład infografiki w narzędziach jak Canva, PictoChart, które Wam pokażemy dzisiaj, to bardzo łatwo w ogóle ten kolor wkleić w ten sposób. Ten kod koloru bardzo łatwo wkleić i na przykład tło naszej infografiki będzie w tym kolorze, a chociażby napisy mogą być w tym jasnym łososiowym. No to bardzo łatwo znaleźć swoją własną paletę kolorów. Wracamy do naszej infografii. Tak, ja jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Tak przypomniałem sobie o niej dzisiaj. Tak. Bo to też jest ciekawe. I to jest bardzo ważna rzecz na przykład w fotografii. Tak, Michał się interesuje jeszcze fotografią, no, więc tak, Wam powiedzmy. Jeszcze jakiś trik sprzeda dzisiaj. Nie, właśnie chodzi o to, że te kolory są bardzo, bardzo istotne. I jeśli dobieracie te kolory, możecie też skorzystać z czegoś takiego, co nazywa się kalkulatorem kolorów. Chodzi o to, że wybieracie sobie jeden kolor. Powiedzmy, że jeden kolor zdecydowanie Wam się... No powiedzmy, jest takim dominującym, jeśli chodzi o Waszą identyfikację wizualną, na przykład... W przypadku Langliona to by był kolor niebieski. No ja tutaj nie trafię oczywiście tak idealnie, ale to powiedzmy, że będzie przybliżone. Ale zobaczcie, że możecie tutaj można oczywiście kod, wpisać ten kod. Więc o którym ja mówiłam przed chwileczką. Jakbym chciał, no to mógłbym ten kod pobrać po prostu i go tutaj wkleić. No załóżmy, że to jest kod, taki kolor dominujący. I teraz chodzi o to, że w fotografii, na to się też przekłada oczywiście na identyfikację wizualną, powinniśmy, mówi się, że jest taka idea, żeby korzystać z różnych, powiedzmy, układów tych kolorów. No i jest kilka układów. Powiedzmy, wybieramy pierwszy układ dwóch kolorów, to kolorem, który, jeśli mamy taki kolor, to drugim kolorem będzie kolor taki. Ten kolor jest tak jakby kolorem, który dopełnia tego koloru. Mamy też kilka różnych wersji. Możemy zobaczyć monochromatyczny kolor, tak żeby te dwa ze sobą. No i patrzcie, że jest kilka opcji różnych, które według tego kalkulatora, no i też według właśnie ludzi zajmujących się fotografią, pasują do siebie w kontekście samego obrazu. Jeśli ten obraz jest wypełniony tymi kolorami, to wtedy wszystko jest odbierane przez ludzi zdecydowanie lepiej. Więc również takim kalkulatorem można się pobawić, tak żeby sobie dobrać kolory. Oczywiście później te wyniki również macie podane tutaj w kodach, które możecie wykorzystać tworząc na przykład infografiki. Możecie te kolory oczywiście wykorzystać również w inny sposób. To już wszystko zależy od Was.
Bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe narzędzie. Natomiast kolejna reguła, o której nie można zapominać, no, musi mnie też być widać trochę. No to tak, bym chciał, żeby cię było widać, jeśli odsuwasz cały czas. Kolejna kwestia bardzo ważna to jest typografia, czyli to jest też część naszej identyfikacji wizualnej, czyli jakie kroje, jaką czcionkę potocznie mówiąc używamy. Czy to na stronie naszej internetowej, czy w różnych materiałach promocyjnych, na przykład w notatniku, w jakichś takich fajnych teczkach, no cokolwiek wymyślicie, to stosujemy zawsze dobrane czcionki. No i tutaj konsultowałam się z naszym firmowym grafikiem. Mariusz mi sprzedał taką przydatną wskazówkę, ponieważ jeżeli na przykład macie własną stronę internetową, to nie powinniśmy wykorzystywać więcej niż 3 fontów, inaczej czcionek, ponieważ to po prostu, no jeżeli będziemy mieć jakby 3 konkretne, na przykład na nagłówki na stronie internetowej wykorzystujemy jedną czcionkę, na tekst wykorzystujemy drugą czcionkę, natomiast na przykład w jakichś banerach reklamowych wykorzystujemy 3 czcionkę. I to jest taka zasada, żeby po prostu się nie pogubić w tym i żeby zachować spójność. Jeżeli przygotowujecie materiały promocyjne, to też powinny być właśnie w ramach tych maksymalnie 3 czcionek. I teraz tak, gdzie w ogóle znaleźć te fonty? Na pomoc przychodzi nam Google Fonts. Tam macie po prostu do ściągnięcia, do wyboru. Jest naprawdę mnóstwo czcionek. Zaraz pokażemy Wam, jak to wygląda. Tutaj obserwuję. Tak, jest to chyba najciekawsza baza czcionek. Takich czcionek, które oczywiście można znaleźć różne, bardzo fantazyjne czcionki, natomiast jeśli chodzi o Google Fonts, to zobaczcie, że 832 pozycje w tym miejscu się wyświetlają. Jest to naprawdę potężny zasób, który można wykorzystać. No tych czcionek jest bardzo dużo. Też oczywiście nie powiemy Wam, jaką czcionkę powinniście wybrać. Oprócz tego, że możemy doradzić, że nie powinna być to jedna z tych najpopularniejszych czcionek, czyli Times New Roman, Arial. Oczywiście Comic Sans też odpada. Ale to wszystko jest kwestia też Waszego poczucia estetyki. Nie ma dobrej reguły. To, co Wam się podoba, pamiętajcie, to jest ważne, natomiast też powinniście po prostu pokazać to, czy to znajomym, czy pracownikom i wybrać takie czcionki, które spodobają się największej liczbie osób. Pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie ściągać właśnie czcionki z tej strony, to ważne jest to, żeby zaznaczyć takie 2 opcje. Pierwsza to jest Latin, a druga to jest Latin Extended i oznaczają one polskie znaki po prostu. Jeżeli będziecie ściągać, to zawsze zaznaczcie te dwie kategorie i wtedy będziecie mieć te czcionki z polskimi znakami, bo nie wszystkie oczywiście takie są. Natomiast możecie je przejrzeć. To są ogólnie darmowe czcionki, natomiast jeżeli, o właśnie, tutaj na dole są języki. Tak, jak bierzecie sobie tym plusikiem tutaj najpierw, żeby dodać czcionkę takiego, powiedzmy, koszyka. Tak, to jest koszyk. I później sobie to, powiedzmy, rozciągniecie. No tutaj możecie pobrać różne wersje tych czcionek, czyli czcionki pogrubione, czy czcionki takie, powiedzmy, cieńszą wersję tej samej czcionki. Możecie zaznaczyć wszystko. Oczywiście, dlaczego nie zaznaczamy wszystkiego? Dlatego, żeby strona, jeśli nie wykorzystujemy konkretnego kroju, konkretnej wersji, to będzie lżejsza. Po prostu nie będzie musiała być ta czcionka doładowywana. Jeśli wykorzystujecie właśnie Google Fonts na stronie, a teraz właściwie we wszystkich nowoczesnych stronach, w większości oczywiście, nie we wszystkich, też by była przesada, ale jest wykorzystywanie jednak właśnie Google Fonts, ponieważ jeśli wykorzystujemy czcionkę, która jest osadzona na zdalnym serwerze, takim jak właśnie serwer Google'a, to wtedy nawet jeśli ktoś nie ma tej czcionki na komputerze, to i tak zostanie ona załadowana do przeglądarki. Jeśli natomiast podacie po prostu, to już takie typowo informatyczne, ale można na przykład się
cudzysłowie, mówiąc kolokwialnie, przejechać na tym, że ktoś nie będzie miał tej czcionki, zostanie mu wyświetlona strona w innej czcionce. Korzystając z Google Fonts nie ma tego ryzyka. No i to, o czym Agnieszka mówiła, czyli Latin Extended, polskie znaki, bardzo istotna kwestia, bo zauważcie też, że jeśli tworzycie szczególnie w anglojęzycznych narzędziach, czy to właśnie infografiki, to bardzo często spotkacie się z sytuacją, że tych polskich znaków nie będzie i będą wyświetlane inną czcionką. No, trzeba na to zwrócić uwagę, ponieważ no, to nie wygląda jakoś super, a często się zdarza. Nawet u nas się teraz zdarzyło. Zdarzyło się, chcieliśmy wam właśnie zrobić. Tylko widzicie, to nie widać tego aż tak bardzo. Tutaj mamy na przykład U, które jest U, tutaj O, które jest O. Natomiast jak sobie zobaczycie, no to na przykład to M, no to nie jest nie M. Nie do końca. To nie jest M z tej czcionki. No ja... Akurat ta infografika była tworzona w Canvie. W Canvie jest wiele czcionek, które nie obsługują właśnie polskich znaków. Trzeba zwrócić na to uwagę. Natomiast no, czy jest to bardzo ważne? Jeśli to robicie już i rzucacie gdzieś na stronę, no to myślę, że trzeba zwrócić na to uwagę. To jest to istotne, tak. Oczywiście. No i jeszcze podałam taki przykład, to jest warszawskie kroje, to są czcionki specjalnie stworzone przez Happików dla Warszawy i one są do ściągnięcia też za darmo i bardzo mi się spodobały te czcionki, dlatego zachęcam Was też do ściągnięcia tych czcionek, można po prostu w nie wejść. No i pobrać zwyczajnie, później od razu automatycznie te czcionki. Wystarczy po prostu rozpakować ten plik, który ściągniecie. Te czcionki automatycznie się pojawią, czy to w Wordzie, czy gdziekolwiek będziemy używać czcionek. No jest to ciekawostka taka. Tak, to jest za darmo, możecie to ściągnąć. I trzecie narzędzie to jest TIFF. Zrobiliśmy fajne linki na infografice. To jest narzędzie do porównywania czcionek. Jeżeli nie jesteście zdecydowani na to, jaką czcionkę wybrać, która będzie lepiej wyglądać, możecie sobie wpisać font A, font B i sprawdzić, która Wam się bardziej podoba. No to jest taka ciekawostka. Łatwo, bardzo szybko można to podejrzeć. Nie wiem, czy Romy się nie szykuje, ale... No. Możecie sobie zestawić po prostu, żeby porównać te dwie czcionki. Natomiast no, ja naprawdę polecam Wam korzystanie z Google Fonts. Tak, po prostu Google stworzył taki przewodnik dobrego projektowania. On się nazywa Material Design. Też możecie go znaleźć i on jest stosowany no, w ogóle na stronach internetowych. Powinno się korzystać z tego przewodnika. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o infografiki, bo na początku właśnie powiedziałam o tym, jak je budować i z czego powinny się składać. No i ważne jest to, żeby ściągać legalne zdjęcia. Oczywiście są zdjęcia darmowe i zdjęcia płatne. Akurat powinniście, jeżeli chcecie legalnie ściągać zdjęcia, korzystać ze zdjęć, które mają licencję CCO. Co to znaczy? Oznacza to, że możecie je ściągać bezkarnie, za darmo i nie musicie podawać też autora tych zdjęć. No to nie do końca tak jest. Jeśli chodzi właśnie, bo to często jest tak rozumiana licencja CCO, natomiast pamiętajcie też, że w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak pozbycie się praw autorskich. Więc nawet jeśli licencja CCO w niektórych krajach pozwala Wam się powiedzmy zrezygnować z praw autorskich, no to w przypadku Polski nie ma czegoś takiego, jak pozbycie się praw autorskich. Natomiast nikt się do tego nie przyczepi, nie musicie tego robić, ale też trzeba zwrócić uwagę, że są różne wersje tej licencji CCO. Znaczy, jeśli coś zostanie tam dodane, warto o tym poczytać, są kilka rodzajów tej licencji. Na przykład może się okazać, że możecie wykorzystać to zdjęcie, ale do celów niekomercyjnych, czyli wykorzystanie już na stronie internetowej będzie komercyjne i wtedy nie możecie tego użyć. Natomiast jeśli widzicie właśnie, że to jest CCO, to najczęściej będzie tak, że nie musicie się tym przejmować. W przypadku innym zawsze powinniście się tym przejmować, bo jeśli chodzi o zdjęcia, no to coraz większą wagę twórcy, autorzy zdjęć
przykładają do tego, żeby właśnie chronić swoje prawa autorskie. I powiem wam, że coraz częściej spotykam się z sytuacją, że znajomi dostają przykładowo maila, albo nawet listownie ostatnio znajomy został powiadomiony przez kancelarię prawniczą z Niemiec, że wykorzystał zdjęcie na stronie fotografa niemieckiego i do zapłaty teraz sprawa będzie w sądzie niemieckim, albo zapłaci fotografowi 1200 euro. Więc trzeba uważać naprawdę, bo można sobie zrobić krzywdę. Tak, są też zdjęcia, które właśnie, do których trzeba zawsze nawiązywać do autora. I te strony, które ja tutaj wymieniłam, tutaj są grafiki, które możecie właśnie tak ściągać. Najbardziej lubię właśnie grafiki z Kabum X. Bardzo łatwo je ściągnąć, jak nam się otworzy, zaraz podejrzę. Troszeczkę jest spowolniony obraz, więc poczekamy. Tutaj może mi się nawet zacięło. O nie, otwiera się. Dobra. Jakoś powolnie. Jest. Dobra. No i na górze jest oczywiście wyszukiwarka. Możecie wyszukać po... To jest akurat po angielsku. Większość tych stron, które wam podałam, po prostu wypisujemy po angielsku w wyszukiwarce daną dziedzinę, którą chcemy znaleźć. Natomiast bardzo łatwo to zdjęcie jest pobrać. Po prostu klikamy w zdjęcie i tam będą nawet zdjęcia do nich podobne oraz wymienione kolory, które pasują do tego zdjęcia. Trochę nam się ładuje, ale to pewnie ze względu na to, że transmitujemy, to jest trochę... No jak widzicie, nawet możecie wybrać kolor wiodący na zdjęciu, tak żeby znaleźć zdjęcia, które kolorystycznie będą pasowały do waszej identyfikacji wizualnej. A tych zdjęć jest bardzo dużo i też są w bardzo fajnej jakości. Dobra, pokażę... Już część zdjęć chyba gdzieś widziałem. Właśnie to jest taka kwestia, jeżeli ściągacie takie zdjęcia z dostępnych, darmowych stron, to jest, tak, jest taka możliwość, albo raczej... To bardzo często się tak może zdarzyć. Zdarza się tak, że wasz sąsiad czy sąsiedzka szkoła może mieć takie same zdjęcie na stronie. Nikt nie zabroni im właśnie skorzystać z tego samego zdjęcia. Tak, i to się powtarza. My też spotykamy zdjęcia. Ja też na przykład spotykam zdjęcia, które są w innych artykułach. No to jest popularne. No jest takie ryzyko, więc jeśli już na przykład wykorzystujecie takie zdjęcia jako główne zdjęcie na waszej stronie internetowej, to chyba fajnie, jeśli to jest zdjęcie takie z waszej szkoły, oryginalne, będzie to lepiej wyglądało. Pamiętam taką sytuację, że kiedyś znajomy projektował serwis internetowy, wykorzystał zdjęcie właśnie ze stoka, które kupił. No ale oczywiście kupując zdjęcie ze stoka, nie kupuje się go najczęściej na wyłączność. Można to zrobić, no ale wtedy cena jest zupełnie inna. No i pokazał mi ten serwis, mówię, no fajnie, to zdjęcie pasuje idealnie, to serwis dla rodziców. A następnego dnia jadę przez Warszawę, widzę wielki billboard. To był akurat jakiś zakład medyczny, taki prywatny. I patrzę, jest to samo zdjęcie na billboardzie. No i niestety, no, tak można trafić. Tutaj kolejny serwis, czyli Freepik, jest też po polsku. Tutaj możecie sobie wybrać kategorię, na górze strony są wektory, czyli takie zdjęcia, które możecie przerobić, jeżeli macie już takie bardziej zaawansowane narzędzia jak Adobe Illustrator. Możecie wybrać ikonki, są oczywiście zdjęcia darmowe, czyli Selection i zdjęcia Premium. Jeżeli szukamy, to raczej wybieramy te, chyba że chcecie zapłacić oczywiście. My było akurat mówimy o darmowych, dlatego wybieramy Selection i wybieramy sobie z wyszukiwarki. Też bardzo łatwo je pobrać. To jest kolejna strona. To mamy też, nie wiem, czy pokazywać jeszcze. Nie będziemy pokazywać, natomiast na koniec właśnie też będziecie mieć dostęp do tej informacji. Dokładnie, więc będziecie mogli sobie sprawdzić pozostałe te serwisy ze zdjęciami również. Także. Kolejne kwestie to są, jeżeli na przykład chcecie wykorzystać jakieś kształty, tła, ikonki. Tak, no bo na infografikach często nie znajdują się zdjęcia, tylko są właśnie ikony albo jakieś grafiki, tak jak tutaj zestaw tych suwek bardzo, bardzo rozkosznych, bym powiedział. Tak, akurat suwka ma raczej taki kształt serduszka na brzuszku.
No i takie różne inne bardzo łatwo też znaleźć. I pierwsza strona, którą tutaj wyróżniłam, to jest strona, na której możecie sobie znaleźć tła. To są przeróżne tła. Możecie wybrać nawet takie tło specjalnie pod szkołę. Jeżeli na przykład tworzycie ulotkę, jeżeli tworzycie jakieś plakaty, albo jeżeli na przykład no, jakieś materiały na zajęcia chociażby. No jest tego dużo. Ja tak przewinę mniej więcej. No też warto przejrzeć sobie właśnie te elementy, które znajdują się na dysku. Michał, pytanie, a ja będę mówić dalej. Dobra. Jeśli chodzi o zdjęcie, które zostanie zmodyfikowane, no to po pierwsze pytanie, czy zgodnie z licencją można to zdjęcie modyfikować. Przy licencji CC tej standardowej można modyfikować, natomiast jeśli chodzi o autorstwo, to ono zawsze tak jakby no, autorem jest ta osoba, która to zdjęcie stworzyła. Tutaj w tym momencie moglibyśmy być współautorem, ale nie wiem, jak to powiem szczerze wygląda. Natomiast te zdjęcia można modyfikować. Chyba, że jest zapisane w licencji, bo tak jak mówiłem, ona może być w kilku wersjach, także nie można wprowadzać żadnych modyfikacji. A nawet w przypadku wprowadzenia modyfikacji zdjęcie dalej jest, tak jakby autorstwo jest to pierwotne, czyli tej osoby, która to zdjęcie stworzyła. Taką grafikę, więc to zależy. Natomiast w przypadku tego CCO jak najbardziej nie będzie z tym najczęściej problemu. Zresztą rzadko ta licencja występuje właśnie w tych rozszerzeniach. Możecie sobie doczytać, właśnie wpisać Creative Commons i zobaczyć, jakie są wersje tej licencji. Natomiast w przypadku tych darmowych zdjęć najczęściej jest to ta standardowa licencja, która pozbywa się praktycznie wszystkich praw, można wykorzystywać takie zdjęcia i komercyjnie, i można tak naprawdę wprowadzać dowolne modyfikacje, więc tutaj nie powinno być żadnych problemów. Tutaj jest te... Tak. Dobra, wracamy, żeby nam się jeszcze pojawiło. Jest, dobra. Tutaj jest strona, na której możecie ściągać różne kształty, tła, ikonki. Tutaj jest to za darmo, jeżeli się zalogujemy. No, zawsze warto po prostu sprawdzić i wypróbować. I ostatnia strona, którą wymieniliśmy, to jest, tutaj po prostu ściągacie czcionkę i są ikonki jako czcionka, czyli piszemy i wyskakują nam dosłownie ikonki. Może pokażemy tak szybko. Tu się nam ładuje trochę. Zobaczmy. Troszeczkę z opóźnieniem się pojawia. Myślę, że to przez transmisję, natomiast zaraz będziecie mieli na ekranie. Jest. Możecie tutaj po prostu sobie wpisać kategorię, jaką szukacie i wyświetlają Wam się różne przeróżne ikonki. One po prostu w zależności od koloru. Możecie sobie przejrzeć te strony, które jeszcze tą infografikę dostaniecie na koniec. Będę od razu zamykać, może to będzie. Dobra. No i to, o czym mówiłam, to są ikonki jako czcionka. Pokażemy, jak to wygląda. O. Czyli z takimi ikonkami mogliście się często spotkać na stronach internetowych. Właśnie Pomposan jest bardzo często wykorzystywany na różnych stronach internetowych. My też korzystamy z tej strony, więc zachęcamy Was do tego, żeby przejrzeć, ściągnąć, zapoznać się z tymi wszystkimi narzędziami, stronami, które Wam pokazujemy. Dobra. I tutaj wyróżniłam
narzędzia, które bardzo pomagają nam w tym, żeby stworzyć różne grafiki, nie korzystając z skomplikowanych i płatnych programów, takich jak na przykład Photoshop. I pierwsze narzędzie to jest do tworzenia kolaży zdjęć. Magda się pyta, gdzie sowy zostały znalezione? Te sowy zostały znalezione na stronie Freepik. Jest taka sobie, która to jest ta strona, o której mówiliśmy. Tam są, no najczęściej chyba korzystam z tej strony, tam jest najfajniejsze są te ikonki, te zdjęcia. Wracając do narzędzi, pierwsze narzędzie to jest do otworzenia kolaży zdjęć. Pokażę Wam na szybko. Po prostu nie będziemy pokazywać, jak to tworzyć w tych narzędziach dokładnie, natomiast możecie sami to sobie przetestować, my pokazujemy Wam propozycje. Tak, no chcieliśmy dzisiaj, żeby znowu nie zająć Wam więcej niż 45 minut, czyli takie ordynaria, powiedzmy, o długości godziny lekcyjnej, natomiast no to czasami się nie udaje, już widzę, że może być ciężko. Dobra, to na szybko w takim razie. To jest właśnie strona, na której możecie tworzyć różne kolaże zdjęć. Jeśli czasami właśnie chcecie użyć takiej formy, to warto skorzystać z dostępnych narzędzi. Nie musicie tworzyć tego sami. Tak. Kolejne fajne narzędzie, o którym mówiliśmy jeszcze przy webinarium dla narzędzi właściciela szkoły językowej, to jest Thinklink. Tu możecie stworzyć interaktywne grafiki, co to oznacza, że na zdjęciu możecie zamieścić zarówno link, możecie zarówno zamieścić filmik. To się bardzo fajnie wyświetla. No nie wiem, weźmiemy cokolwiek, na przykład to. Pokażę Wam, jak to wygląda. My też taką infografikę tworzyliśmy. Chyba nam się to ledwo otwiera. I po prostu tutaj wstawiacie różne linki, które właśnie podlinkowują na przykład na stronę internetową. Możecie wstawić zdjęcia. Tu akurat jest wyjaśnione, różne są wyjaśnione pojęcia. Tu jest link. To w ten sposób wygląda i myślę, że to może urozmaicić każdą grafikę i bardzo zachęca tak naprawdę. Mnie zachęciła taka infografika do odkrywania i do klikania tych wszystkich. Tak, tylko musicie pamiętać, że taka infografika w tej postaci może być udostępniona na stronie internetowej, nie może być na przykład wysłana w mailu, bo to już nie zadziała. Tak. Podobnie nie może być udostępniona jako obrazek, bo w obrazkach tych linków nie będzie. To jest po prostu generowany HTML, więc możecie takie coś udostępnić na stronie internetowej, a myślę, że wtedy warto, jeśli na przykład prowadzicie bloga albo właśnie na stronie internetowej macie miejsce, gdzie takie infografiki udostępniacie. Jasne. Też jest narzędzie do tworzenia cytatów. Bardzo łatwo też cytaty stworzyć w narzędziach do infografik, o czym Wam jeszcze powiem. Natomiast tutaj, jeżeli macie mało czasu, wchodzicie sobie na stronę BeHappy. Teraz zobaczycie, jak to wygląda. Po prostu tutaj wpisujemy tekst autora danego cytatu. Możemy zawsze dodać jakąś ikonkę przy tym. No tutaj tak, albo w PDF. W PDF jak najbardziej można. Wtedy linki są takie. Tak. Tak jak zresztą tutaj mamy właśnie PDF-a zapisanego, tak żeby można było klikać w linki. Tylko wtedy, bo jeżeli umieszczamy na stronie HTML, to te linki już niestety nie działają. Tak, w przypadku Canvy tak. To może być problem. Tutaj oczywiście wybieramy sobie font. Oczywiście możecie wybrać taki, który jest stosowany w Waszej szkole. Możemy wybrać inny, po prostu inne tło. Klikam, ale dzieje się z opóźnieniem. No niestety. Niestety przy tych programach otwartych. No to zawsze możecie sobie przetestować i to jest bardzo szybki sposób na to, żeby stworzyć właśnie grafikę z cytatem, która jest bardzo popularna na przykład na Facebooku.
Kolejne narzędzie to jest kreator memów. Zaraz sobie zerkniemy, jak to wygląda. Na pewno kojarzycie memy, memy się przejawiają, pokazują non-stop. Możemy tutaj sobie wybrać, jednocześnie wybrać jakieś zdjęcie, które już istnieje, ale możemy też wstawić swoje własne. Możemy wpisać tekst. No proszę, to jest twój żart. Tylko, że ja nigdy nie lubię twojej klawiatury. Ale ty możesz bez dużych. Zresztą i tak, jak widzisz, jest. Ojejku, jeszcze. Widzisz, nie umiem pisać na twojej klawiaturze. To jest normalna klawiatura. Jak nie używasz polskich znaków, to. To jest dobrze. To jest. A propos. Z shiftem, czy? Możesz bez nawet dwukropek. Myślę, że nie zrobi dużo. Ogólnie mamy dla was taki żart. Super mem. Tak. No i. Nie wiem, czy to tak u was wygląda, czy. Ale jeśli tak, to może nawet lepiej. Tak, możecie tutaj sobie powiększać tą czcionkę. Jeżeli chodzi o więcej opcji, to możecie sobie tutaj powiększyć rozmiar tego zdjęcia. I jeżeli chcemy wygenerować taki obrazek mem, to tutaj wystarczy kliknąć i to się ściąga automatycznie. No memy cały czas są popularne, mimo tego, że już się trochę przejadły, ale mimo wszystko cały czas są na topie. Podobnie jak gify, które również można stworzyć, czy to z poszczególnych zdjęć, czy to na przykład załadować wideo i w ten sposób stworzyć gifa, który później udostępnicie na przykład na Facebooku. Jest to cały czas popularne. Popularne, tak. Więc to też Wilson, dokładnie, dokładnie. Wilson. To jest mój ulubiony bohater chyba filmu Castaway. I teraz tak. Narzędzie, które jest bardzo przydatne, to jest narzędzie do zrzutu ekranu. To znaczy, no ja na przykład korzystam z niego często, nie wiem jak ty, Michał, ale to może się po prostu przydać w codziennej pracy. I to jest narzędzie Ours Some Screenshot, które zaraz Wam pokażemy. Możecie go dodać zarówno do Chroma, jak i możecie go po prostu ściągnąć. I to narzędzie pozwala nam ostatnio nawet nagrywać nasz ekran. Czyli mamy takiego gifa. Tworzymy dzięki temu naszego gifa. Możemy też zaznaczać tekst, możemy go zmniejszać, możemy dodawać tekst. No to jest fajne narzędzie do robienia właśnie screenów. Bardzo, bardzo mi się przydaje w codziennej pracy. No i przechodzimy tutaj już do narzędzi do tworzenia infografii. Tak, czyli tak naprawdę zaczynamy nasze webinarium. Nie, ja tak sobie mówię, że trzeba z czegoś tej infografiki stworzyć, więc te wszystkie narzędzia, o których mówiliśmy wcześniej, służą do tego, żeby właśnie zebrać materiały, zgromadzić właśnie wszystkie elementy, które na tej infografice wykorzystamy. A do tworzenia infografii, no tak naprawdę dwa najpopularniejsze narzędzia, no to chyba PictoChart i Canva. Tak, na pewno kojarzycie te narzędzia, ponieważ pojawiają się na Facebooku takie pytania na temat tych narzędzi. Jest też narzędzie Easly, które też pozwala nam stworzyć infografikę. Narzędzie Infogram, do którego zaraz przejdziemy. Tutaj możecie bardziej stworzyć takie statystyczne infografiki, różne wykresy, jeżeli na przykład macie jakąś prezentację. Już się zaraz załaduję. No jeśli chcielibyście na przykład jakieś zestawienie, bo często infografiki są tworzone właśnie w formie takich zestawień, chcielibyście pokazać jakieś ciekawe statystyczne dane, tak żeby zaciekawić właśnie naszych odbiorców, możecie skorzystać z narzędzia Infogram. Ono do takich przedstawiania danych właśnie statystycznych nadaje się idealnie. Jeszcze jednym narzędziem, z którego można skorzystać, jeśli chcecie przedstawić informacje właśnie w jakiś ciekawy sposób, to jest narzędzie Wordle.
do tworzenia chmury tagów. Tutaj, żeby stworzyć, nie wiem, czy zadziała mi to jak należy, trzeba po prostu wrzucić jakiś tekst. Tekst na przykład, to czasami wykorzystywany jest również przez lektorów, żeby po jakichś konkretnych zajęciach wrzucić właśnie chmurę tagów ze słówkami, które się pojawiają. No my wrzucimy może coś, jakiś lorem ipsum, czyli często na stronach internetowych możecie, które nie zostały dokończone, spotkać właśnie tekst lorem ipsum, łaciński tekst, który jest wykorzystywany no jako tutaj nawet jest wytłumaczone, przykładowy wypełniać w przemyśle poligraficznym, a my sobie skopiujemy właśnie, no nawet może być tak. Zobaczymy, czy to jest stare narzędzie, ja mówiłem o nim. O, po prostu tutaj trzeba ściągnąć na... Trzeba pewnie flesza jeszcze ściągnąć. Ono na niektórych przeglądarkach zadziała, natomiast no, jak widać już nie było aktualizowane dawno, więc musielibyśmy sprawdzić, jak to wygląda. Pewnie, no i tutaj akurat tutaj jest applet Java wykorzystywany, więc może to być problematyczne. Pewnie w Firefoxie by mi zadziałało, ale można to sobie przetestować, jeśli właśnie u Was to zadziała. Ja pewnie musiałbym udostępnić sobie Java, więc już nie będę tracił na to czasu, bo mamy jeszcze właśnie do przygotowania infografikę. Tak, to jest po prostu narzędzie do tworzenia chmury słów. Zawsze warto sobie przetestować. No i teraz pokażemy te narzędzia najbardziej popularne. Od razu sobie otworzę zarówno VictorCharta, jak i Canva. Tak, to są darmowe narzędzia. Oczywiście, jeżeli chodzi o te, które właśnie otworzyłam, to już mają takie w podstawowej wersji, po prostu mają mniej różnych templatek, mają też płatne na przykład grafiki. No często też jest informacja na dole strony. Wejdę sobie na swoje konto. Możecie się zalogować zarówno przez Facebooka, założyć oddzielne konto. Tak, najczęściej właśnie te narzędzia są udostępniane w wersji tak zwanej freemium, czyli mamy dostępną darmową wersję, z której możemy skorzystać, ale jeśli chcemy skorzystać z większej ilości elementów, no to już musimy zapłacić. Jeśli chcemy na przykład pozbyć się informacji o tym, w jakim serwisie była infografika zrobiona, ale oczywiście po moim webinarium, które 2 lata temu prowadziłem, ktoś powiedział, no stworzyliśmy sobie te infografiki i po prostu wycięliśmy w pędzie tą stopkę, która była z informacją, że została stworzona w PictoCharcie. No oczywiście nie polecam czegoś takiego, ale z drugiej strony, no, cóż ja mogę powiedzieć? Tak, to jest główna strona PictoCharta. Widzimy tutaj, stworzyłam już niejedną infografikę. Co jest istotne, to te infografiki możecie udostępniać jako publiczne i wtedy bardzo łatwo podejrzeć, ile osób w ogóle zobaczyło tą infografikę. I teraz tak, jeżeli bierzemy sobie infografiki, to jest darmowe konto, przypominam. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć więcej templatek, więcej szablonów, to możemy sobie wykupić konto. Ale w tej podstawowej wersji też znajdziemy fajne. Możecie rozpoznać niektóre z nich, które wykorzystywałam już na naszym blogu. To jest akurat na przykład templatka z przypominajką, o czym właściciel szkoły językowej powinien pamiętać przed nowym rokiem. Tą templatkę akurat użyłam do tworzenia gier językowych. To były bardzo fajne gry, możecie znaleźć zawsze te infografiki na naszym blogu. No ja na przykład sobie wybiorę tą. I pokażę Wam takie podstawowe funkcje. Ona się otwiera. Jeszcze chwileczkę. No
Dobra, jest. Co możecie tutaj zrobić? Po pierwsze, piktoczarcie jest taka opcja, żeby na przykład skopiować daną jakby zakładkę. Możemy zawsze, tutaj klikając dwa razy, możemy zmienić nasz tytuł. Tu zawsze możecie też zmienić dalej. Natomiast jeżeli brakuje Wam jakiegoś tekstu, czy też miejsca na tekst, wybieramy tutaj po lewej stronie tekst. Te narzędzia są po angielsku, ale jestem pewna, że sobie z nimi poradzicie. I klikając po prostu raz, ten tekst się tutaj pojawia. Wystarczy dwa razy na niego kliknąć, dodać tekst. I co jest istotne, to możemy zawsze zmienić kolor tego tekstu w tym miejscu. I tutaj pojawia się właśnie ten kod koloru. Jeżeli macie swoje własne kolory w identyfikacji wizualnej, bardzo łatwo możecie je tutaj wkleić. Wtedy ten kolor się tu pojawi. Możecie oczywiście zmieniać zdjęcia. To jest akurat zdjęcie dodane. Tutaj te grafiki, ikonki również możemy kasować. Musicie po prostu przemyśleć na początku, o czym ma być Wasza infografika i dzięki temu bardzo łatwo Wam dobrać jest tą templatkę, zmieniać to wszystko. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład grafiki, po lewej stronie znajdują się różne ikonki i kształty. Możemy wybrać linię, możemy wybrać zdjęcia. To są już dostępne zdjęcia, natomiast ja rekomenduję to, żebyście wgrywali własne. Tutaj możecie sobie wgrać własne grafiki. No i ja na przykład załadowałam sobie wcześniej taką grafikę. Wystarczy po prostu ją przesunąć. Możecie ją zmniejszać. Wszystko po prostu jest tutaj bardzo intuicyjne. Możecie tutaj sobie zmieniać kolory. Wszystko jest po prostu do zrobienia od początku. No i oczywiście możecie wykorzystać także dodatkowe narzędzia, które są także dostępne w tym narzędziu do tworzenia bardziej takich statystycznych infografik. I wpisujemy tutaj tak samo jak w Excelu statystyki, dane. Dobra. I to jest narzędzie. I co jest istotne, to te zmiany, które zapisujecie, które robicie, to są automatycznie zapisywane, natomiast zawsze warto tutaj kliknąć Save. Jeżeli chcemy ściągnąć naszą infografikę, możemy kliknąć Download i oczywiście raczej rekomenduję wybieranie tego większego rozmiaru, ponieważ zawsze lepiej później go zmniejszyć niż zmniejszać ten mniejszy, ponieważ może stracić trochę na jakości. No i rekomendowany też jest format PNG. I wystarczy, że klikniemy sobie ściągnij jako obrazek. Jeżeli chodzi o PDF, to w tym narzędziu akurat nie jest to darmowe, więc musimy po prostu dokupić, doładować nasze konto, żeby skorzystać z tej opcji, ale także możemy wyszerować, czyli naszą infografikę udostępnić. I ja ogólnie powiem Wam, że bardziej lubię narzędzie PictoChart, ponieważ bardzo łatwo można go udostępnić na przykład na stronie internetowej czy też na naszym blogu i tam właśnie działają linki. Ale żeby to zrobić, tutaj dajemy sobie tytuł, musimy po prostu upublicznić naszą infografikę, czyli każdy będzie miał do niej dostęp, natomiast będzie mieć taką możliwość, żeby na przykład otworzyć tą infografikę w przeglądarce. Możemy tutaj wygenerować sobie kod tej infografiki i taki właśnie kod w tym miejscu, w
wklejamy na naszego bloga w nasz HTML. Cofniemy. Możemy udostępnić oczywiście na Facebooku, możemy na Pinterestie, możemy też wysłać taką kartkę. Cokolwiek to znaczy. To jest to narzędzie. Bardzo, bardzo, bardzo intuicyjne. Ja polecam właśnie korzystać z PictoCharta, ponieważ głównie to jest związane z tym, że linki działają, jeżeli wstawimy tą infografikę naszą stronę internetową. Drugie narzędzie, które jest dosyć podobne, natomiast tutaj już większość rzeczy jest płatna, ale nie powiedziane, że nie warto po prostu wykorzystać tego płatnego konta. Też tutaj się zalogowuje. Bardzo łatwo można się zalogować przez Gmaila. Jest. Jeszcze troszeczkę nam się zawiesza, natomiast jak już się tylko pojawi obraz, to powiem dalej. Co tutaj widzimy? To jest nasz panel, nasz prywatny panel. Tutaj znajdują się poniżej nasze już stworzone infografiki. Ostatnio, jeżeli jesteście czytelnikami naszego bloga, mieliście okazję ściągnąć plakaty dla rodziców do wywieszenia. Tutaj też powstała nasza dzisiejsza infografika. I wcześniej też tworzyliśmy infografikę na przykład o sprzedaży. Wszystkie te infografiki znajdują się na naszym blogu. Jeżeli chcemy stworzyć nową infografikę, czy też jakiś materiał promocyjny, możemy stworzyć w bardzo łatwy sposób plakat, możemy stworzyć wizytówkę, możemy post na Facebooku, czy też prezentację, albo jakąś grafikę na bloga. Jeżeli chodzi o infografiki, klikamy sobie, tutaj otwiera się to w nowej karcie. I tylko Wam tak szybko mniej więcej pokażę, ponieważ czas nas goni. Tutaj mamy przedstawione templatki. Po lewej stronie znajduje się mnóstwo templatek. Natomiast zauważcie, że przy każdej takiej templatce widnieje albo free, czyli za darmo, ale są też templatki, które nie są do końca darmowe. Ich jest naprawdę mnóstwo. Canva wygrywa trochę z PictoChartem ze względu na to, że ma więcej tych szablonów do stworzenia. Tutaj akurat są wszystkie free, co oznacza, że nie musicie płacić za żadną grafikę na tej infografice. Natomiast akurat w tym miejscu pojawiają się już grafiki płatne. Wybierzemy sobie na przykład tą i powiem Wam, dlaczego one są płatne. One są płatne, ponieważ znajdują się tutaj często znajdują się ikonki, które są po prostu płatne. W tym miejscu akurat znajduje się zdjęcie, które jest dedykowane dla Canvy. I jeżeli zobaczycie, to tutaj jest po prostu znak wodny Canva. Jeżeli chcemy, żeby ten znak wodny zniknął, to musimy po prostu po stworzeniu takiej infografiki zapłacić za tą grafikę. I te zdjęcia są w granicach po prostu $1. Co jest istotne, tu również po lewej stronie możemy dodawać nasze zdjęcia, nasze wektory. Jest ich, akurat tu są słówki dzisiejsze z naszego webinarium. Możemy dodawać tekst, są czcionki. I co jest istotne, jeżeli na przykład pisząc w ogóle w Canvie, to jest taki, zdradzę Wam taki trik. Pisząc w Canvie, mamy problem z tym, żeby napisać polskie litery. Na przykład to jest
Nie wiem, co ale... Pamiętam? O. Natomiast jeżeli wybierzecie z klawiatury Shift i tylde, ja zaraz Wam wpiszę, co to jest tylda. Shift i na klawiaturze po lewej stronie znajdują się takie znaki. Jeżeli je wpiszemy, na Facebooku też wysłałam, to po prostu po wpisaniu litery, po kliknięciu na klawiaturze właśnie Shiftu i tyldy i po kliknięciu na literę, którą chcemy, żeby to była litera O na przykład, to po prostu pojawiają się polskie znaki. Inną metodą jest to, żeby po prostu przekopiować tekst. To jest utrudnienie właśnie na tworząc infografiki w Canwie. W PictoCharcie nie ma tego problemu. Natomiast jeżeli będziecie zachęceni tymi templatkami, to warto po prostu wypróbować. Są elementy, wszystko jest tak samo jak w PictoCharcie, tylko jest w tym miejscu więcej templatek. No i jeszcze Wam chciałam powiedzieć o jednym narzędziu. To jest trochę taki Photoshop, tylko online. Zaraz sobie w niego wejdziemy. I to wygląda podobnie, ponieważ możecie tutaj edytować zdjęcie, możecie je przycinać. Jeżeli sobie, o, to wygląda tak, to jest taki edytor, no bardzo podobny jest do Photoshopa, natomiast nie trzeba w niego płacić, to narzędzie jest darmowe i bardzo, bardzo szybko i łatwo możemy zmieniać nasze zdjęcia. Natomiast przygotowaliśmy dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Ja właśnie w tym momencie na naszym blogu, Michał, jeżeli możesz, to napisz adres naszego bloga na naszym czacie. Mamy dla Was prezent. Prezenty są fajne, dlatego zachęcamy do odbioru. Tylko dzisiaj do godziny 24 te prezenty będą do pobrania. I już właśnie na blogu Langlion pojawiły się grafiki do pobrania. Tam jest 23 grafiki. Coś się nam zacięło. Dobra, działa, no to ja mam wkleić. Nie dam rady tego wykleić. Ja wam wkleję bezpośredni link. No jak wejdziecie sobie na blog langlion.com, to po prostu pierwszy wpis na górze to będą właśnie grafiki do pobrania z dzisiejszego webinaru. I co trzeba zrobić? Wystarczy, że wejdziecie sobie na naszego bloga, na ten pierwszy post. Tutaj znajduje się ta infografika, którą widzieliście właśnie na webinarium. Po kliknięciu pobierz infografikę, możecie szybko ją ściągnąć i ona już będzie z linkami, ponieważ ta ładnie wygląda bez tych ikonek. Natomiast właśnie jeżeli wstawiamy na przykład w Canwie linki, to warto po prostu zastosować nowe ikonki, te ikonki podlinkować, ponieważ jeżeli wstawiamy na przykład na bloga, no to te linki nie działają, natomiast już w PDF-ie one działają, dlatego tutaj możecie pobrać PDF. Natomiast jeżeli chcecie pobrać te darmowe grafiki, to są grafiki wektorowe, czyli w większości to są grafiki bez tła, które możecie wykorzystać właśnie do tworzenia infografik w Canwie czy PictoCharcie, ponieważ no, nie zawierają tła, więc nie musicie dostosowywać całego tła infografiki. I one są związane z powrotem do szkoły. Są też tam tła do wykorzystania. Możecie zrobić z tego użytek nawet na posty na Facebooku. Wystarczy, że klikniecie odbierz prezent i te infografiki się ściągną na Wasz komputer. I oczywiście możecie, zachęcamy też do zapisywania się na nasz newsletter. Poniżej, jak zjedziemy,
to tutaj jest miejsce na to, żeby wpisać swój mail. Co tydzień pojawiają się fajne artykuły, też pojawiają się zaproszenia na nasze darmowe szkolenia. Zachęcamy serdecznie do odwiedzania naszego bloga. Mam nadzieję, że prezent Wam się spodoba i będzie dla Was przydatny. Właśnie Michał pokazuje, jak te infografiki ściągnąć. To są różne ikonki, możecie je łatwo wykorzystać w PictoCharcie. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Tak, no i zachęcamy Was do tworzenia własnych infografik, niezależnie od tego, z jakiego narzędzia będziecie korzystali. Mamy nadzieję, że czymś Was dzisiaj zainspirowaliśmy, że pokazaliśmy jakieś narzędzia, których nie znacie. No i życzymy Wam powodzenia. Powodzenia właśnie przy tworzeniu Waszych wspaniałych infografik, które dodadzą mnóstwo lajków na przykład na Facebooku. Jeszcze tylko wspomnę, że za 2 tygodnie będzie kolejne wakacyjne spotkanie. To już będzie spotkanie na temat sprzedaży w szkole językowej. Zachęcamy serdecznie do tego, żeby zapisywać się. Jeżeli zapiszecie się na nasz newsletter, to te informacje będą bezpośrednio na Wasz mail przychodziły. Dziękujemy Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Życzymy Wam udanego weekendu. Tym, którzy sobie ten weekend przedłużają, też życzymy udanego wypoczynku i do usłyszenia za 2 tygodnie. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, to śmiało piszcie do nas, czy to właśnie przez Facebooka, czy przez kontakt, który macie u nas na blogu. Dziękujemy serdecznie. Cześć. Pa!